Dziękuję. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i za możliwość podzielenia się takimi przemyśleniami, które jakby powstały przy okazji pracy nad doktoratem, ale nie znaleźły się do końca w redakcji książki, więc mam nadzieję, że to będzie jakieś takie nowe, nieogłoszone i ciekawe, może jakoś tam inspirujące. Po pierwsze chciałem zdefiniować kawałek tytułu, czyli europejski moment. Jest ono istotne, dlatego że ja to zajmowałem się polskimi chadekami, też przez zajmowanie się chadekami włoskimi i trochę szerzej europejskimi w ogóle. I tam widać, że historiografia ta zachodnia, która uznaje włoską partię chadecką, francuską partię chadecką, później niemiecką partię chadecką, takie wzorcowe, no to zauważa takie dwa początki ruchu chadeckiego w Europie. Jeden to jest ten oczywisty, związany z Rerum Novarum, związaną z tymi pierwszymi partiami chadeckimi z okresu międzywojennego. Jakby w tym nurcie Polska partycypuje normalnie, tak? Czyli są polskie partie chrześcijańsko-demokratyczne, słuchaliśmy o nich referatu. Powiem więcej, partie te uczestniczą w europejskim życiu chadeków, na przykład w 1924 roku delegacja Wacława Wittera i księdza Wójcickiego udaje się na pierwszy zjazd międzynarodówki chadeckiej do Paryża. Tą międzynarodówkę organizował ksiądz Luigi Sturzo, niedawno wcześniej, długo wcześniej wyrzucony z Włoch przez Mussoliniego. Później jeszcze Karol Popiel, odwiedzając Paryż w latach 30., dwukrotnie spotyka się z przedstawicielami francuskiej partii chrześcijańsko-demokratycznej, więc tam wymiana myśli, spotkania wzajemne istnieją. No jeśli chodzi o ten początek, ten drugi początek historii europejskiej chadecji, po 1945 roku, to jest trochę problem, tak? Znaczy ta historia polskiej chadecji jest tu przerwana, urwana i dlatego chciałem się zastanowić, na ile i w jakim zakresie polscy chadecy uczestniczą, zarówno jeżeli chodzi o myśl polityczną, jak i struktury polityczne i ambicje polityczne, w tym drugim początku historii chadeckiej, początku, dodajmy, który dla Europy Zachodniej przynosi tym partiom absolutną dominację na demokratycznych, czyli na demokratycznych scenach politycznych Europy, tak? Czyli tam, gdzie mogły być wybory, tam chadecy często je wygrywali i samodzielnie lub w koalicji rządzili i kształtowali dzieje Starego Kontynentu, no ale właśnie po tej wolnej stronie żelaznej kurtyny. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwa okresy i dwa problemy. Pierwszy problem to jest kwestia organizacji, czyli co to jest ruch chadecki, co to jest, z czego się składa partia chadecka. I drugi, kwestia problemowa, tak? Czy z jakim programem ta partia idzie do wyborów, zdobywa władzę. Kwestia chronologiczna, no tutaj mamy prostszy podział, mamy okres jeszcze wojny, czyli dla mnie to będzie okres konsolidacji programowej między 1943 a 1945 rokiem. I okres takiego wejścia, konsolidacji, krzepnięcia na scenach politycznych, czyli między 1945 a 1946 rokiem. Dodam epilog, on jest ważny dla Polski. Taki etap między 1947 rokiem to jest etap pisania testamentu, bo szykowania testamentu ideowego. Jeżeli chodzi o okres pierwszy, czyli między 1943 a 1945 rokiem, to na tej przestrzeni instytucjonalnej, organizacyjnej widzimy zarówno w Polsce, jak i tutaj wezmę sobie na przykład Włochy i w mniejszym stopniu Francję, widzimy konsolidację środowisk katolickich, chrześcijańsko-demokratycznych. Jeśli chodzi o Polskę, to tutaj sprawa jest ciekawa i jakoś tam ważna, bo Stronnictwo Pracy, to, które wchodzi w II wojnę światową, jest do 1942 roku cierpi na różnego rodzaju podziały i rozłamy związane z jednej strony i osłabienia organizacji, związane z jednej strony z rozłamami, odejście na przykład frakcji, która później powróci jako frakcja zrywu, frakcji, która się nie odnosiła do katolicyzmu, a była elementem Narodowej Partii Robotniczej z okresu międzywojennego, ale też zarówno osłabienia organizacji Stronnictwa Pracy przez aresztowania. W 1942 roku jest fala aresztowań po zdradzie z jednego z członków i po prostu gestapo wyłapuje dużą część organizacji Stronnictwa Pracy.
I w tym kontekście połączenie z organizacją Unia powoduje wzmocnienie zarówno kadrowe, jak i intelektualne tego środowiska. Dla Unii Wybór Środowiska Pracy jest pewnym kompromisem z rzeczywistością, kiedy się czyta tekst Jerzego Brauna, który był głównym takim spiritus mowę z Unii, no on chciałby, żeby unioniści byli w każdym stronnictwie, może ze związkiem socjalistów, i jakby zbliżali je do siebie na takim gruncie katolickim, tak? Ale to, że się nie udaje taka silna penetracja Stronnictwa Narodowego, to, że ludowcy odmawiają pogłębienia współpracy z Unią, no sprawia, że Unia stawia trochę więcej, albo prawie wszystko na Stronnictwo Pracy, z tym, że jeszcze w 1946 roku, kiedy odbywa się Kongres Unii, jakby dalej jest to powtórzona ambicja zbierania sił polskich i penetrowania ich przez Unię i jej ideologię. Z Unią, w obręb przyjściem Unii, w obręb oddziaływania Stronnictwa Pracy przychodzą takie osoby, takie środowiska, które wcześniej nie były pod wpływem chadeckim. Czyli ta chadecja z partii silnej, bo związanej z generałem Sikorskim, silnej, bo jakoś reprezentowanej na szczytach władzy, ale no słabszej niż PPS, Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Ludowe, nagle ma szansę przedstawić siebie jako równo ważna siła polityczna. Ma już swoją organizację, ma swoje idee, tak, zarówno te programy międzywojenne, jak i program wojenny, o którym zaraz chwilę powiem. Czyli ta chadecja polska powojenna będzie czymś szerszym środowiskowo niż chadecja międzywojenna. I tak samo jest, proszę Państwa, we Włoszech i we Francji. Czyli zarówno do włoskiej partii chrześcijańskiej demokratycznej, która zmienia nazwę w 1942 roku, dołączają się nowe siły. Siły, które ideowe nie są tożsame z przedwojennym kierunkiem tej partii, ale jakoś na płaszczyźnie katolickiej odnajdują się pod tym nowym namiotem chadeckim. We Włoszech jest najciekawsze, ponieważ do tego trzonu włoskiej partii ludowej dołącza grupa profesorów z Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie, która później odegra taką ważną, silną rolę w konsolidacji lewicowej frakcji partii chadeckiej. Dołączają inżynierowie związani z Instytutem Odbudowy Przemysłowej, czyli takim sposobem faszystów na modernizację gospodarki i inwestycje infrastrukturalne i przemysłowe. Dołącza w końcu młodzież akademicka związana z akcją katolicką, która odpowiada za redakcję kodeksu Scamaldoli, czyli właśnie takiej sumy społecznej, którą wytworzyła włoska inteligencja katolicka w 1943 roku. Jeśli chodzi właśnie o dorobek programowy, to tutaj Unia wnosi bardzo duży, swój silny wkład ideowy, opracowany głównie przez Jerzego Brauna i Kazimierza Stanowicza w latach 41, 42, 43, ale pod wpływem Związku z Stronnictwem Pracy następuje pewna adaptacja tego programu do potrzeb partii politycznych. I widać to na różnicach między deklaracją ideową Unii z 1942 roku, a treścią programu Stronnictwa Pracy, który powstaje w 1944 roku, ale wymóg powstania warszawskiego, później jego publikację do stycznia 1945. Tak? Warto zauważyć, że tak samo publikacja programu włoskiej chrześcijańskiej demokracji następuje w drugiej połowie 1944 roku, więc tak naprawdę prawie równolegle ta praca intelektualna miała miejsce. I zarówno ta treść tych wystąpień programowych jest bardzo podobna. Demokracja, rządy prawa, reprezentacja demokratyczna ludzi, samorząd gospodarczy i w pewnym sensie samorząd terytorialny. Tak, jako taka, to jest znowu przeniesienie pewnych leitmotivów dorobku chadeckiego międzywojennego. To, co odróżnia trochę polskich chadeków od włoskich czy francuskich, jest o wiele silniejsze zaakcentowanie kwestii narodowej, czyli tego, że państwo polskie będzie państwem narodu polskiego po wojnie. Tutaj ta różnica jest jakby oczywista, jest takim ciekawym dowodem na to, że autorzy tego programu zdawali sobie sprawę ze skutków zagłady, ze skutków konfliktu etnicznego z Ukraińcami. I to wiedzieli, że ta Polska będzie raczej monoetniczna i chyba w przesuniętych granicach, albo w zmienionych
granicach do pewnego stopnia. I ten moment właśnie redakcji wspólnego programu Stronnictwa Pracy Unii jest takim momentem, w którym ten program w sumie jest takim programem normalnej, typowej Europejskiej Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Oprócz kwestii narodowych nie ma zasadniczo dużych różnic. Ciekawa różnica jest w podejściu do kwestii współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej. Tutaj chadecy włoscy i francuscy będą już po wojnie bardziej zwolennikami takiego ruchu federacyjnego w kierunku utworzenia może jakby pogłębienia tej współpracy o wiele bardziej, tutaj głównie Kazimierz Stentowicz, jako autor programu polityki zagranicznej Unii, będzie pokazywał konieczność takiej integracji najpierw kulturowej i integracji europejskiej opartej o kwestie cywilizacyjne. Więc na przykład Stentowicz mówi o bloku katolickim, o bloku skandynawskim, o bloku romańskim albo germańskim. No tam, gdzie już po wojnie zachodnioeuropejscy chadecy powiedzą właśnie o integracji europejskiej, no my powiemy w takim duchu karolińskim, ale oni tego tak wtedy nie mówili. Jeśli chodzi o okres między 1945 a 1946 rokiem życia, to on jest ciekawy, ponieważ on pokazuje, jeśli weźmiemy na warsztat kwestię Stronnictwa Pracy, wtedy, kiedy Karol Popiel działał, czyli właśnie do jego ucieczki z kraju, to widzimy, że ta partia trochę niewspółmiernie do swojej realnej siły politycznej ma bardzo duże ambicje. Do tego stopnia, że w czym pomaga jej, może dodajmy, brak zgody komunistów na legalizację Stronnictwa Narodowego. I nagle Stronnictwo Pracy okazuje się z innych zupełnie przyczyn w podobnej sytuacji, w której znalazły się chadecje na Zachodzie. Czyli nie ma nikogo po prawej stronie. Nagle ten starszy brat z międzywojnia znika. W Europie Zachodniej zniknął, bo się skompromitował przez współpracę z Hitlerem. W Polsce znika, bo komuniści nie pozwolili się mu pojawić, tak? Funkcjonalnie jest, w tym sensie jest wolna przestrzeń po prawej stronie, którą można wykorzystać w agitacji wyborczej. Można wykorzystać przedstawiając się jako jedyne stronnictwo integralnie katolickie. Żeby to zrobić, powstaje problem PSL-u i to jest bardzo ciekawa publicystyka, dosłownie kilka artykułów, ale też Od Nowa, czyli tygodnik wydawany przez frakcję Kupiela, ukazywał się tylko kilka miesięcy, w których dezawuuje się Stronnictwo Ludowe jako partię, która ma jakieś dłuższe perspektywy przed sobą. Okazuje się, że ludowcy tak naprawdę nie mają programu zdolnego połączyć cały naród, przeciwieństwem Stronnictwa Pracy, i sugeruje się, czyli mniejszościowe, mniejsze, słabsze Stronnictwo Pracy, sugeruje, że tak naprawdę ludowcy powinni się zapisać do SP, tak? Jakby, bo to i wyborcy tak samo, tak? I że to katolicy agraryści będą tym blokiem, który de facto przelicytuje, czyli pokona w walce wyborczej blok demokratyczny, w cudzysłowie, pod wodzą komunistów. No oczywiście to, że żadne wybory nie odbyły się po 1945 roku, a wybory sfałszowane po 1947 roku były tylko asumptem do budowy systemu totalitarnego, powoduje, że ta nadzieja chadecka w Polsce nie realizuje się. Ciekawe jest to, że na łamach Odnowy i Tygodnika Warszawskiego jest ona zapisana, właśnie to liczenie na wybory jako moment, kiedy pokażemy swoją prawdziwą siłę. I tutaj znowu wzorujemy się na doświadczeniu włoskim i francuskim, że im też się udało, tym partiom chadeckim wychodzącym z okresu konspiracji, dzięki sukcesowi wyborczemu udaje się okrzepnąć, udaje się zdobyć decydujący wpływ na politykę swoich krajów. My też tak będziemy mogli starosięgnąć w Polsce chadecy. No tak się nie dzieje. Panie doktorze, 5 minut. Tak, dziękuję. I w tym znaczeniu tutaj powiedziałbym, że w 1946 roku z upadkiem, z końcem historii frakcji Karola Popiela w Stronnictwie Pracy powojennym w kraju, kończy się ten moment, w którym w Polsce jest jakaś partia chadecka, która chce robić to samo, co jest na Zachodzie, i kończy się ten europejski moment, o którym chciałem mówić. I ostatnie część swojego wystąpienia chciałem poświęcić na ten okres między 1947 a 1948 rokiem, gdzie z jednej strony dalej można publikować, dalej można opowiadać swoją historię, swój punkt widzenia w przestrzeni publicznej, ale nie ma już politycznych szans na wywalczenie czegokolwiek.
I wtedy obserwatorzy, już głównie tylko w Tygodniku Warszawskim, widzą sukces i krzepnięcie partii chadeckich, rozpoznają siebie jako część tej tradycji, dostrzegają swoją niemoc i szykują taki rodzaj testamentu ideowego. Na przykład w połowie 1947 roku powstaje, dwa lata po rozpoczęciu działalności Tygodnika Warszawskiego, jest opublikowany tekst Nasza Generalna Linia. Tak? Jakby tekst programowy dwa lata później pisany. Właśnie dlatego, że oni mają to poczucie, że trzeba się rekonstytuować swoje stanowisko ideowe i polityczne w obliczu zmieniających się okoliczności politycznych. Co ciekawe, 1948 rok, jego początek, to jest moment, kiedy po raz pierwszy nie tylko Francja, ale Włochy stają się tym punktem odniesienia za sprawą książeczki Guido Bonelli. Guido Bonella to był taki ważny działacz międzywojenny. W czasie wojny pracował w Osservatore Romano. Tam publikował teksty. Te teksty zebrane zostały wydane w 1944 roku i w 1947 roku przewędrował do Polski. Część tego wyboru jest publikowana w Tygodniku Warszawskim i Jerzy Brown pisze dwa teksty omawiające stanowisko Gondelli. To jest ciekawe, dlatego że pokazuje, że już nie tylko Francja tradycyjnie, ale Włochy stają się takim intelektualnym punktem odniesienia. I ja bym tutaj właśnie chciał zaakcentować to, że to odkrycie korzeni, ta próba zrobienia tego samego, co wydarzyło się na Zachodzie przez polskich chadeków, właśnie kończy się porażką, ale kończy się takim spisaniem pewnej sumy programowej, intelektualnej. Fakt, że nie było Stronnictwa Narodowego, powoduje, że w obręb tego środowiska chadeckiego dostają się ludzie wcześniej związani z obozem narodowym. No i tutaj takie najciekawsze osoby, jeśli chodzi o myślenie w przód, w kolejne lata PRL-u, no to jest Wiesław Szarnowski i Tadeusz Przyciszewski, tak? Taki most programowy, który pokazuje, że to w ramach Tygodnika Warszawskiego wytworzyła się pewna właśnie synteza narodowo-chadecka, jakoś tam symbolizowana, bo nie w pełni reprezentowana przez właśnie te dwie postaci. I chciałbym zaproponować cztery wnioski na koniec, czyli właśnie, że do 1944-1945 roku Polska geopolitycznie, intelektualnie była częścią Zachodu. W tym znaczeniu nie skonsumowano jeszcze podziału z Teheranu. Tak? Jakby aktorzy w Polsce mieli poczucie, że ich sytuacja jest w jakimś sensie podobna, pokrewna po prostu sytuacji europejskiej. I stąd pomysł na polską chadecję. Okres 45-46 to okres bolesnego zderzenia się z nową rzeczywistością i właśnie to zwichnięcie skrzydeł, tak? I niemożliwość do wypracowania analogicznej partii chrześcijańsko-demokratycznej w Zachodzie. Za to mamy później, w 1947-1949 roku, falę emigracji i włączenie się tych ludzi w pracę w międzynarodówki chadeckiej, tak? To taka długa historia Konrada Sieniewicza, Karola Popiela, między innymi tego środowiska. No i właśnie okres 47-48 to w kraju okres wypracowania takiego testamentu środowisk heretyckich. I taki wniosek ostatni to taki wniosek, że wypracowanie testamentu jest o tyle znaczące, że no to jest koniec chyba tej tradycji, czy taki szybki koniec tej syntezy chadecko-narodowej, do którą później, ja bym powiedział, że powinno się pod nią podszyć, ale nikt inny serio później nie kontynuował. Tak? A to jest mocna teza do dyskusji, mam nadzieję, na następnym panelu, czy chadecja po 1956 roku to była autentyczna próba restytucji tej tradycji ideowej. I bym powiedział, że tak. Klęska, to zamknięcie Tygodnika Warszawskiego, zamknięcie tych ludzi i ich śmierć nie spowodowała tego, że w 1989 roku do Europejskiej Partii Ludowej, a więc Europejskiej Rodziny Partii Chadeckich, Akces zgłosiło postliberalna Platforma Obywatelska, wcześniej Unia Wolności, no i PSL. Tak? Jakby żadna z tych organizacji nie mająca korzeni w polskim ruchu chadeckim. No to już taka quasi-publicystyczna uwaga i ja dziękuję za Państwa uwagę i liczę na pytania odpowiedzi.